Wystawa pod tytułem Litera, idea i forma w Miejskiej Galerii Sztuki została otwarta 18 października ubiegłego roku w ramach festiwalu Inspirowane Górami imienia Ewy i Macieja Berbeków, powołanego, aby upamiętnić otrzymanie praw miejskich przez Zakopane. Przez kilka miesięcy można było ją oglądać tylko online. 2 lutego galeria otworzyła się dla zwiedzających. To ostatni moment, żeby obejrzeć wystawę. To pierwsza taka prezentacja, która opowiada o Zakopanem, o jego mieszkańcach, ale nie poprzez dzieła sztuki, nie poprzez obrazy, nie poprzez rzeźby, ale poprzez literę, piękną literę, która niesie za sobą ideę i treść, jak również symbol i estetykę. Wiemy, że kaligrafia była kiedyś przedmiotem obowiązującym w szkołach, jeszcze przed wojną, jak również tuż po wojnie. Tej kaligrafii uczyli się wszyscy i te wszystkie dokumenty, które możecie Państwo czy archiwa oglądać tutaj właśnie w czasie trwania wystawy, opowiadają o życiu miasta poprzez właśnie literę, poprzez piękne zapisane dokumenty. Dokumenty, z których można odczytać historię miasta, pochodzą zarówno z archiwów instytucji miejskich, jak i ze zbiorów prywatnych. Wiele z nich nigdy dotąd nie było pokazywanych. Z wielką przyjemnością prezentujemy pismo pana doktora Wincentego Galicy, prywatnie mojego tatusia. Jako Stowarzyszenie Muzeum Walki i Męczeństwa Palaska Townia Podhala pozwoliliśmy sobie, dzięki uprzejmości pani dyrektor tutejszej galerii, przedstawić jedną ze stron Złotej Księgi w Muzeum Palas, którą w 90-tych latach tatuś stworzył, żeby pokazywać, kto przechodził, kto zwiedzał. Kto odwiedzał, jakie imprezy się działy w tym czasie w Muzeum Palas. Przedstawia właśnie skrótową rzecz dotyczącą Muzeum Palas, jak również przedstawia ideę powstania tej ekspozycji, czyli testament, w którym chce pokazać wszystkie osoby, które były katowane, które walczyły o wolną Polskę, a przy okazji przeszły przez Palas. Swoją historię spisaną w protokołach i notatkach prezentuje również Miejska Biblioteka Publiczna. Działała w Zakopanem czytelnia stacji klimatycznej. Ponieważ była ona niedostępna dla młodzieży akademickiej, która coraz liczniej zaczęła przyjeżdżać pod Giewon dla wypoczynku, bądź to dla leczenia gruźlicy, z inicjatywy studentów przystąpiono do organizowania stowarzyszenia pod nazwą Czytelnia Zakopiańska. O tym właśnie można m.in. przeczytać na kartach protokołów, notesów czy ksiąg inwentarzowych prezentowanych na wystawie w Miejskiej Galerii Sztuki. Eksponaty ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej to także karty pocztowe, listy, zeszyty z notatkami, odręcznie pisane piórem dedykacje autorów dla książek m.in. Józefa Stolarczyka, Juliusza Zborowskiego, Stanisława Witkiewicza. O współczesnej historii Zakopanego i jedynego w swoim rodzaju teatru imienia Stanisława Ignacego Witkiewicza opowiadają prace liternicze i typograficzne Ewy Diakowskiej-Berbeki. Ewa swoim pięknym pismem, które na stałe wpisał się już w historię Zakopanego, poprzez to piękne pismo nadała charakter papierom, dokumentom Urzędu Miasta Zakopanego, czy też pięknej księdze laureatów Nagrody Burmistrza Miasta Zakopane. Przede wszystkim była też twórczynią znaku graficznego, czyli logo Teatru Witkacego. Pierwszy taki znak, logo, czyli ta nasza okrągła pieczątka, która jest rozpoznawalna od 36 lat, została wycięta w ogóle w ziemniaku, wtedy jeszcze w latach 80., a mówimy o 84-85 roku. No, nie było takich możliwości, żeby obrobić to komputerowo, tylko raczej wszystko robiono ręcznie. I tutaj możemy zobaczyć między innymi bardzo mały wycinek programów, które pisała ręcznie do różnych spektakli, między innymi program z kabaretu Voltaire, spektaklu, który miał swoją premierę w 86 roku. Wystawa będzie czynna do 12 marca. Mapy panoramiczne to projekt, który został zrealizowany dzięki zastosowaniu nowej technologii, bazującej na zdjęciach wykonanych z dronów. 12 wizualizacji pozwala przenieść internautę
niemal do każdego zakątka na mapie Zakopanego. Można zobaczyć wszystkie dzielnice miasta z lotu ptaka. Charendę, Krzeptówki, Jaszczurówkę, centrum z ulicą Krupówki, czy tereny zrewitalizowane, takie jak Górna i Dolna Rówień Krupowa. Każdą wizualizację można obrócić o 360 stopni, a także oddalić lub przybliżyć interesujący punkt. Jednym z najważniejszych elementów map są pineski, wskazujące lokalizacje wybranych miejsc, takich jak m.in. galerie, obiekty sakralne, kina, trasy spacerowe czy oznaczone szczyty. Pierwsza część projektu dotyczy map z naniesionymi punktami niekomercyjnymi. W drugiej części miasto Zakopane i Zakopiańskie Centrum Kultury planuje uwzględnienie punktów komercyjnych. Zakopiańscy przedsiębiorcy zostali zaproszeni do prezentacji swoich obiektów. W ten sposób każdy zapozna się z najciekawszymi miejscami, zaplanuje podróż, pozna Zakopane z innej perspektywy. Od 19 marca nowa wystawa, kolejna odsłona reaktywowanego przez Zakopiańskie Centrum Kultury i Miejską Galerię Sztuki Salonu Marcowego. Salon Marcowy 2021. Prezentować będziemy pracę wybitnego polskiego artysty Józefa Wilkonia, ilustratora, malarza, rzeźbiarza, którego ilustracje stały się klasyką tego gatunku, a sam artystą ikoną tegoż gatunku. My zaprezentujemy Państwu drogę, jaką przeszedł artysta przez te dziesięciolecia, od linearnego gestu ilustracji aż po tworzenie rzeźb przestrzennych.